spokojnie pobiec technicznie mocno, ale żeby to wszystko wyglądało jakoś, bo też tak nie mogę pobiec wszystkiego w kapę, spiąć się nie wiadomo jak mocno. Po prostu, który powiedział, eliminację luźniej, puścić czasem jak się będę czuła bezpiecznie, a finał mocniej już do końca pobiec, bo jeszcze przede mną jest 200 eliminacji dzisiaj. No i chyba wyszło, tylko szkoda, że taka reakcja życia wyszła, 500 prawie, nawet więcej. No, nawet już szkoda myśleć o tym. Nie jestem nigdy pewna siebie, bo może się coś stać zawsze. Rok temu jestem już tak może uprzedzona o tym, potknęłam się w finale i to mi dało też dużo do myślenia, że nie zawsze można być tak pewnym siebie i żeby to wszystko wygrać, że się niby jest liderką, najszybszą, tutaj nawet życiówkami, ale pomimo wszystko no, jestem z siebie zadowolona, bo w jakiś sposób się spełniłam. Szkoda, że tak czuję taki jakiś niedosyt, ale jeszcze jest 200 metrów, może się uda. Na 400 chyba nie wydaje mi się, żeby się przerzuciła, bo z moją wytrzymałością jak ledwo 200 jakoś dobiega, potem taka bomba życia, że tak powiem. Ale płotki też kiedyś biegałam, 60 płotki za młodziczkę, ale że jakby można powiedzieć robiłam minimum Mistrzostwa Świata Juniorów Młodszych, że w płotkach mi nie wyszło, a w sprincie mi wyszło, zostałam już przy sprincie i tak w sumie myślę, że już zostanę na tym, a jeszcze nic w sumie nie wiadomo, czy w płotki może też mogą się udać jeszcze i można wejść w nie. Wiadomo, czarnoskórzy są niby troszkę szybsi, że coś tam mają w sobie, jakiś inny klimat, w innym klimacie przebywają niż my, ale uważam, że no, jak jadę na przykład na jakąś taką światową już rangę, no staram się skupić na tym, na sobie, żeby jakaś życiówka wpadła, żeby pobiec swoje i jakoś, żeby poszło to do przodu. No na pewno Ewa jest bardzo mocno i jak na swój bieg naprawdę robi rekordy. Wydaje mi się, że no, osiągnie dobry sukces, już teraz dziewczyna ma sukcesy. Ogólnie myślę, że no, mam z dziewczynami dobry kontakt, nie mam zamiaru jakoś psuć relacji między rywalizacją, a jakąś tam przyjaźń między nami, koleżeństwem. Po prostu jesteśmy dla siebie koleżankami, miłe, serdeczne i niech tak może po prostu zostanie.